czytanie z księgi proroka Izajasza. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje ste i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty, jak lilie polne. Niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana handlowe. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemy wesoło wykrzyknie. Odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach. Osiągną radość i szczęście. Ustąpi smutek i wzdychanie. Oto Słowo Boże. Weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię
Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo Pańskie. Radujcie się, bo Pan jest już blisko. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Nazywamy niekiedy najcieplejszymi ze świąt, mimo że przypadają w zimie. I powraca wciąż aktualne pytanie, na co my tak naprawdę czekamy? Wydawać się może, że odpowiedź jest prosta. Czekamy na święta. Przygotowujemy się do nich. Sprzątamy. Robimy zakupy. Myślimy o prezentach. I z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy sobie wyobrazić, jak będą te święta wyglądały. W którym miejscu ustawimy choinkę. Z kim zasiądziemy do wigilijnego stołu, do którego kościoła pójdziemy na mszę świętą. Ale czy tylko to? Czy będzie to kolejna okazja do spotkania w gronie rodzinnym? Nowa porcja wzruszeń, bo przecież już o rok jesteśmy starsi. W końcu przyjdzie moment pożegnania. Pożegnania gości. Albo zostaniemy sami w domu, albo udamy się drogą powrotną do naszych domów. I tam również zasiądziemy i powiemy sobie: kolejne święta Bożego Narodzenia za nami. Czy tylko tego mamy oczekiwać? Co tak naprawdę ma się wydarzyć za te 9 dni? I znowu, paradoksalnie, wiemy, co się wydarzy. Na nowo narodzi się dziecko w ubogiej rodzinie. Będziemy mogli je odnaleźć, tak jak pasterze, którzy 2000 lat temu przybyli do groty w Betlejem. I tak jak wiele milionów ludzi przed nami, chcemy wiązać z tym dzieckiem nadzieję na lepsze jutro, na lepsze życie. Czy jednak naprawdę wierzymy, że może się coś zmienić w nas, dookoła nas? Czy wierzymy w to, że nowonarodzony Jezus jest ostateczną
też Pan Bóg miałby się stać bardziej życzliwy, bardziej wyrozumiały, częściej wysłuchujący naszych próśb. A może ta zmiana ma dotyczyć nas samych, naszego serca, naszego sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości. Jedno jest pewne, jak to powie później dorosły już Jezus. Żaden inny znak nie będzie dany ludziom przez Boga, prócz znaku Syna Człowieczego. Syna Człowieczego, który narodził się wśród ludzi i który przeżył życie pośród nas. Powiedział o sobie: ja jestem prawdą, jestem drogą i jestem życiem. A zatem skoro żaden inny znak nie będzie nam dany przez Boga, to czy my ten znak odczytaliśmy do końca? Czy zrozumieliśmy, co Bóg chciał i wciąż mówi do nas przez swojego Syna? Co oferuje nam w swoim Synu? A może popadliśmy w pewną rutynę w przeżywaniu wiary i życia? I może potrzebujemy przebudzenia, o ile nie wstrząsu, by odkryć, czym tak naprawdę jest wydarzenie Jezusa Chrystusa w historii świata, jak i w moim osobistym życiu. Cóż więc mamy czynić? Pytamy jak ci, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela. Istotne są trzy postawy. Po pierwsze, rozpoznawać znaki, jakie daje nam samo życie. Twój wiek, Twoje zdrowie, Twoje relacje z bliskimi, to, co osiągnąłeś, czy to, czego nie osiągnąłeś. To, co się wydarza, dzieje wokół Ciebie. Pomyślmy, o co pyta mnie dzisiaj życie? Życie, czyli w domyśle Pan Bóg, który kryje się za rzeczywistością. Po drugie, wsłuchać się w to, co mówi Pan Bóg. Czytać swoje życie w świetle Słowa Bożego. Ewangelia i całe Pismo Święte jest lustrem, w którym mogą się przeglądać. Jest moim życiorysem, pisanym w kluczu mojej relacji z Bogiem. Możemy tam odnaleźć każdą naszą sytuację życiową. I po trzecie, wsłuchiwać się w pragnienia i w głos wewnętrzny we własnym sercu. Nie zagłuszać tego głosu, nie zagłuszać głosu sumienia. Słowem, przestać żyć powierzchownie, stać się ważnym. Mindfulness, tak popularne dzisiaj, niepozbawione wartości ćwiczenie, zmierzające do redukcji gonitwy myśli i nawiązania bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością. Jednakże chrześcijaństwo to coś więcej niż mindfulness. To coś więcej niż redukowanie napięcia i polepszanie samopoczucia. Chrześcijaństwo to coś więcej nawet niż uzdrowienia, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Uzdrowienia z niemocy fizycznej, z dolegliwości psychicznych czy dolegliwości naszego ciała. Bo pomyślmy, czy ci wszyscy ludzie, którzy 2000 lat temu zostali uzdrowieni przez Jezusa, już nigdy więcej nie zachorowali? Czy nie ulegali wypadkom? Czy Łazarz, który powrócił do życia i wyszedł z grobu,
O co pyta mnie dzisiaj życie i ku czemu ono zmierza? Co mówią mi moje pragnienia i niepokój serca? Czy nie są one swoistym kompasem, takim GPS-em wszczepionym w nas przez samego Boga? I najważniejsze pytanie, kim jest ten, który ma się wkrótce na nowo narodzić? Czy jest on ostateczną i wyczerpującą odpowiedzią Boga na moje pytania i pragnienia? Czy też innego nadal oczekiwać? Te rekolekcje będą właśnie o tym. Serdecznie na nie zapraszam. Rozpoczęte dziś rekolekcje trwać będą do środy łącznie. Nauki rekolekcyjne głoszone są dzisiaj podczas każdej mszy świętej, a w dni powszednie o godzinie 9 i 18.30. Tradycyjnie we wtorek podczas mszy świętych rekolekcyjnych o 9 i 18.30